ciężko skończony ten samochód. Że? Cześć, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Denis Trozyniak. Dzisiaj miał być film z PGA i dzisiaj miałem jechać na ślub kuzyna i pojechaliśmy rano. Sandra, Nikodem i ja pojechaliśmy, no i nie dojechaliśmy. Około 10 rano, już wam tłumaczę, co chodzi. Jesteśmy autostrada, ja wam narysuję, żeby potem tu nie było. Autostrada A4, A4 autostrada w kierunku Katowic. 30 km od Wrocławia. No. No i droga jest prosta, nie? Droga jest prosta, już wam tłumaczę. Było tak. Uwaga. I tu barierki. No. I tu. Na tym pasie. Były roboty drogowe. Tu stał jakiś taki samochód. Tu też stał jakiś samochód. Tu jeszcze pewnie z 3 inne samochody stały. No i jedziemy sobie tutaj. I stąd samochód uderzył w nas. Przejechał prawy bok. Zlecieliśmy na barierki. Samochód się wbił pod barierki. W tym momencie samochód sam zadzwonił na straż pożarną, na policję i na pogotowie. Straż pożarna przyjechała pierwsza. 3 zastępy. Wylecieli do tego auta. Już byliśmy po drugiej stronie, bo my sobie tu wróciliśmy. Stąd sobie tu wróciliśmy. Porozmawiać z panem i z pracownikami. No, Nikodem sobie wziął tablet, nie przestraszył się za bardzo. Tak ciężko do niego doszło. Tak znaczy, że tak nie, że raczej chyba do niego nie doszło, nie? On se jechał i po prostu samochód się zatrzymał, poszedł na drugą stronę. Tak chyba nie szczalił za bardzo, co jest 5. No, przyjechała straż. Zobaczyli, że nic się nie pali. Spisali tam jakieś oświadczenia. Pan z lawety jechał akurat. Zatrzymał się, mówię, jechał takim normalnym samochodem. Pojechał po lawetę, mówił, że nie za 30 minut. No. Pogotowie przyszło, się zapytało, czy wszystko w porządku. Wszystko było w porządku, aczkolwiek głowa mnie boli. Nie wiem, czy to od poduszki, czy po prostu z takiego wkurwienia. I trochę mnie kręgosłup tu w partiach górnych boli. Tak gdzieś tutaj. Więc najwyżej sobie pójdę na prześwietlenie. No i przyjechał pan policjant. Zobaczył wszystko, no bo tutaj po tych barierkach było przerysowane i w końcu się wbił ten samochód. No, stwierdzili, że wina pana, który wyjechał, no bo on po prostu z pasa wyłączonego oddzielonymi pachołkami wyjechał 10 na godzinę, po prostu ruszył od razu na lewy pas, nawet się nie rozpędził. W jego samochodzie tylko nadkole, opona pękła i nadkole było przerysowane. To przyjechał ktoś inny z firmy, wymienili mu koło i samochód po prostu taki trochę przerysowany nadkole, ale to była jakaś Toyota Ace, więc no nie wiem, czy on jest akurat jakiś taki super ładny, wysprzątany, potrzebny, bo to był po prostu samochód z drogówki. Pan jest z firmy, z zarządcy tej drogi. Oni chyba tu kosili albo naprawiali tą drogę. Ogólnie ten przyjął jeszcze jego syn. Dostali upomnienie. Rozpierdolili mi samochód w trzy dupy, bo jest prawa strona jebnięta, lewa strona jebnięta. I dostał tylko upomnienie, nie dostał mandatu. Jak się pytałem policjanta, dlaczego? Miałem takie prawo, dostał tylko upomnienie. Ja za to nie ma 1510. Miałem takie prawo. Daj ten kwit. No, to pan z lawety potem zawiózł do mojego ulubionego BMW Inchcape. Moje ulubione BMW. No tam stwierdzili, że już też po aucie. Więc no, raz, że już nie chciałbym tego samochodu, nawet jakby się go dało poskładać. Tam jest koło wyrwane z lewej strony. Chłodnica poszła, miska olejowa, olej w ogóle wyciekł. Samochód nie pali, nie jeździ. Felgi są po lewej stronie jest tak połamana masakrycznie, opona jest rozszarpana. Ale to od wbicia się. Dwie ćwiartki. Jedyne co się uchowało to powiedzmy tylna klapa i dyfuzor
Jak Rapowicz. Mam na szczęście faktury na wszystko, więc będziemy się pewnie od poniedziałku kłócić, żeby mi oddali za samochód, za dokładki, za okleiny, za wszystko, suce. No nic, pojechałem do Faziego, tutaj wypożyczyłem sobie samochód na ten czas. Do 13, bo 13 lecimy do Madrytu na mecz Ligi Mistrzów. No i co mogę powiedzieć? No dobrze, że nikomu się nic nie stało, wszyscy byli zapięci. Oczywiście te poduszki, tak szczerze, myślałem, że to mocniej będzie, ale tak tylko dostałem. Aha, jeszcze coś się zaczęło dymić z tego samochodu. No szyba też jest pęknięta od poduszki. Coś się zaczęło dymić z tego auta, więc nie wiem co się tam... Albo to chwilę podymiło i przestało. I tyle. Oczywiście telewizja była, są jakieś domysły. Ja nie jechałem, Sandra prowadziła. Nie była jej to wina i... No i chyba w sumie tyle. Jeszcze w międzyczasie tu mam jakieś klipy, pokazałem. No to tak to wyglądało, nie? Pytacie co dalej? Bo dwójka idzie do kogoś z was, bo jest konkurs na dwójkę. A tych co nie wiedzą, to sobie kliknijcie. Po prostu kupujesz taki voucher, minus 5 albo 10% i jedna z... wszyscy mają zniżkę na sklepie, a jedna z tych osób dostanie dwójkę. Nie jest to M5, jest to 520D. Chcemy sprzedać, chciałem Sandrze SUV-a kupić. Trójka w drobny mach teraz poleciała. No nic, wracamy do 2020, pierwszy kwartał. Nawet drugi kwartał, pierwsze półrocze. Zostały nam Ubery, został nam autobus i został nam tramwaj. I najważniejsze, że się nic nikomu nie stało. To jest właśnie najważniejsze. I to tyle. No, trzymajcie się wszyscy, zostaw lajka, zostaw suba. Jutro wam wrzucę ten film z PGA i jutro może też do was na PGA przyjadę. Jak będę miał jak, to przyjadę, bo właśnie byłem wczoraj w piątek. Zdjęcia sobie porobiliśmy z widzami, było całkiem spoko. I tyle. Kuzynowi jeszcze życzyć szczęścia na nowej drodze życia. Pojedziemy kiedy indziej, jak już będzie samochód. I tyle. Trzymajcie się wszyscy. Dojechała śliczna notka do BMW. Ja chyba legendą zostanę w tym BMW. No. Chcesz tam pojechać do tego? Jedziemy. To bym zostawił już kurwa od razu. Co? Te karbony po bokach. Kierownicy. Weźmiesz? No chyba tak. Pewnie mi przełożyli tyle, nie? A to masz lusterka?